Zastanawialiście się kiedyś, czy w waszym biznesie też da się wykorzystać transmisję wideo? Na Facebooku oczywiście. Wiadomo, że nie chodzi o transmisję, gdzie stawiacie kamerę w sklepie i jest transmisja z tego, jacy klienci do was przychodzą, ale chodzi o takie fajne, jakieś tam ciekawe transmisje, nie wiem, edukacyjne, kontentowe, bądź też z jakichś ciekawych wydarzeń. Zwróćcie uwagę, że właśnie taka transmisja na Facebooku jest prowadzona na moim fanpage'u. W tej transmisji ja też biorę udział, tutaj mnie widać, natomiast no nie jest możliwe, żebym brał udział w transmisji i jednocześnie nagrywał ten materiał wideo. W jaki sposób to działa? Widzisz, ta transmisja wideo jest właśnie puszczona na wcześniej nagranym materiale wideo, tutaj to widać, jest to odtwarzany materiał wideo z osobami, z którymi wcześniej przeprowadziłem wywiad. Dlaczego jest to zrobione w taki sposób? No dlatego, że liczba aktywności, reakcji i tak dalej, dzięki czemu też zasięg organiczny, no jest większy przy takiej transmisji. Teraz zwróćcie uwagę, co by się stało, gdybyście na przykład przygotowali sobie jakieś fajne nagrania a propos waszych produktów, prezentujące wasze produkty i tak dalej. Jakby to było, gdybyście na przykład przygotowali jakieś nagranie z targów, gdzie jesteście. Nie wiem, prowadząc na przykład zakład kosmetyczny, jakby to było, gdybyście nagrał jakąś poradę, w jaki sposób na przykład zrobić odpowiedni zabieg, nie wiem, z paznokciami i różne jakieś inne ciekawe materiały. Jakby to było, gdyby na przykład mając, nie wiem, apartamentowiec w Zakopanem, ustawić pod gubałówką kamerę, nagrać kilka fajnych scen, wjechać do góry i na przykład puścić to jako transmisję na żywo, później linkując jednocześnie swój apartamentowiec i zachęcając ludzi do tego, żeby skorzystali z twojej oferty. Jest wiele możliwości prowadzenia takiej transmisji. Są różnego rodzaju live'y z reakcjami, które mocno zwiększają zasięgi, natomiast trzeba po prostu je wdrożyć. Tak więc pozostaje wam do rozstrzygnięcia to, w jaki sposób ewentualnie można by wykorzystać to w waszym biznesie. Natomiast bardzo mocno wam polecam to robić, ponieważ to naprawdę ma duży wpływ na liczbę wyświetleń waszych materiałów reklamowych, liczbę aktywności osób, które będą to oglądać. Tak więc naprawdę warto to wdrożyć. A naprawdę nie ma z tym wiele pracy. Tak więc dajcie znać ewentualnie w komentarzu, jakie macie pomysły, bądź też jaki biznes prowadzicie, a wtedy wam podpowiem, co byście takiego mogli dać. Pozdrawiam.